dzisiaj kilka słów o cięciu lawendy. Tu mamy lawendę dwuletnią. Teraz będzie miała trzeci sezon. Nie była cięta po pierwszym kwitnieniu, także jest dość wysoka. Pozwoliła mi się mocniej rozrosnąć. Natomiast teraz, początek marca, do końca marca jest dobry termin do cięcia właśnie lawend. Co nam się przyda? Przyda nam się krótkie ostrze do cięcia. Ono jest akurat dość zardzewiałe, ale to nie przeszkadza, jeżeli chodzi o cięcie. Na pewno przyda nam się sekator, zwykły sekator. Jak ktoś ma sekator do trawy o długich ostrzach, też można tym ciąć lawendę. I ja osobiście preferuję długie nożyce do żywopłotu. Akurat ja mam tutaj wersję bateryjną. Bardzo fajnie się tym tnie. I jak tniemy lawendę? Lawendę tniemy na okrągło. Ja zacznę cięcie od długich nożyc elektrycznych. Cięliśmy już długie pędy. Musimy ją dociąć w taką kopułkę. I teraz nam się właśnie te krótsze nożyce przydadzą. Ścinamy ją na taką okrągłą kopułkę. Czyli wycinamy te wszystkie pędy, które nie zostały ścięte długimi nożycami. Łatwiej to wtedy zrobić krótkimi, ewentualnie sekatorem. I tak w każdą sztukę. I oczywiście na koniec zawsze możemy wziąć sekator i jakieś gałązki, które nam bardzo mocno leżały na ziemi, które trzeba przyciąć indywidualnie, czy na przykład tak jak tu u mnie przy kamieniu, żeby nie wtępić nożycy elektrycznych, można to dociąć ręcznie. A tu już efekt tego, jak lawenda wygląda po przycięciu. Małe kępki, które będą akurat w tym wypadku stanowiły potem bardzo ładną podstawę tej rabaty. Zapraszamy po więcej informacji do newslettera na stronie kolorowyogród.com. Polub proszę nasz film i subskrybuj kanał.